kwantowe republikanie wygrają w wyborach tych międzyprezydenckich, było oczywiste, no powiem, że historycznie, ponieważ właściwie zawsze partia, która miała Biały Dom, przegrywała w tych wyborach międzyprezydenckich. Amerykanie jako wyborcy no, chcą mieć pewną równowagę. Skoro w Białym Domu jest demokrata, no to prawda, zagłosujemy wyraźniej za republikanami startującymi do Izby Reprezentantów. To nie była niespodzianka.